Zwycięzca konkursu Chopinowskiego złapany z prostytutką Chiny. Zwycięzca konkursu Chopinowskiego, książę fortepianu, zatrzymany za korzystanie z usług prostytutki. Chiński pianista Leung Di został zatrzymany w Pekinie za korzystanie z usług prostytutki, poinformowały media. Wiadomość zszokowała fanów popularnego w Chinach artysty, znanego jako książę fortepianu, pisze BBC. Li w 2000 roku wygrał 14 konkurs Chopinowski. Chińska policja zatrzymała w czwartek w jednej z dzielnic Pekinu 39-letniego mężczyznę i 29-letnią kobietę. W opublikowanym w mediach społecznościowych policyjnym komunikacie nie ujawniono detali związanej z prostytucją sprawy i nazwisk zatrzymanych. Dodano, że oboje przyznali się do zarzucanych im czynów i zostali potraktowani zgodnie z prawem. W kolejnym poście policja umieściła zdjęcie fortepianowej klawiatury opatrzone następującym komentarzem: świat nie jest po prostu czarno-biały, ale trzeba odróżniać czerń od bieli, tego nigdy nie wolno pomylić. Najmłodszy zwycięzca w historii chińskie media, w tym będący oficjalnym organem prasowym Komunistycznej Partii Chin dziennik, Renmin Ribao, wprost poinformowały, że zatrzymanym jest Li. W 2000 rok, mający wówczas 18 lat pianista został najmłodszym w historii zwycięzcą konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W 2015 rok, był z kolei najmłodszym jurorem w historii odbywającego się w Warszawie konkursu. Koncertujący na całym świecie artysta jest powszechnie znany w Chinach, w których popularność zdobył również występami w programach rozrywkowych w telewizji. Po ujawnieniu informacji o zatrzymaniu Li, Stowarzyszenie Muzyków Chińskich zapowiedziało zawieszenie członkostwa artysty zaprezentowany przez niego, wyjątkowo negatywny wpływ na społeczeństwo. Umieszczony na platformie Weibo chiński odpowiednik Twittera, post Renmin Ribao, ujawniający personalia zatrzymanego muzyka doczekał się ok. 200 tysięcy komentarzy. Nie mogę w to uwierzyć. Czy to ten sam Leung Di, którego tak bardzo podziwiamy, brzmiał jeden z cytowanych przez BBC wpisów. Ostrzeżenie dla chińskich celebrytów. Według niektórych komentatorów zatrzymanie Li może być postrzegane jako ostrzeżenie dla innych chińskich celebrytów prezentujących niemoralny styl życia i element szerszej kampanii władz wymierzonej w przemysł rozrywkowy, ocenia BBC. Oskarżenia o korzystanie z prostytucji lub nakłanianie do niej były w przeszłości wielokrotnie wykorzystywane przez chińskie władze do eliminowania przeciwników politycznych, przypomina z kolei The New York Times. Gazeta komentuje, że należy zachować daleko idącą ostrożność w ocenie również tej sprawy.